Witam w kolejnym odcinku. Tym razem pokażę Wam garść nagrań przedstawiających sceny uliczne w Hongkongu. Będą to losowe nagrania, które nie są ze sobą powiązane, ale łącznie tworzą ogólny obraz ulicznej atmosfery miasta, ruchu ulicznego, transportu, handlu, gastronomii i oczywiście ludzi. Całość podzieliłem na dwie części. Tutaj zobaczycie część drugą. Link do playlisty z Hongkongu znajdziecie na końcu tego filmu oraz w opisie pod spodem. Zapraszam. Tu jest niezłe zamieszanie, bo ludzie tutaj w klasztorze składają dary Buddzie w postaci owoców, a małpy przychodzą i kradną te owoce. No i wszyscy ludzie biją im brawo, się cieszą. O, tam właśnie jakaś małpa wcina owoce. Jestem w dzielnicy Central i tutaj słynny, najdłuższy na świecie system ruchomych schodów, aż 800 metrów w górę. Niestety nie można się pocieszyć atmosferą tego miejsca, bo są tu takie tłumy, że nie wiem, może o 5 rano jakby się tu przyszło, to by było spokojniej. A w dole widać ruch uliczny. Tutaj Digital Ref TV nagrywało jeden z odcinków. Sobie stoję i wjeżdżam. Ja podziwiam tych ludzi, którym chce się wdrapywać jeszcze po tym. Tak stromo oni włażą do góry. Gdzie oni się tak śpieszą? A to jeszcze wyżej jedzie. I jeszcze wyżej, i jeszcze wyżej. To jest miejscowy meczet w Hongkongu. To jest centralny, Jamia Masjid. Jest jeszcze jeden w Kowloon. Jeszcze nie koniec, jeszcze wyżej się jedzie. Masakra. To potem trzeba będzie stamtąd zejść, bo już w dół nic nie jedzie. Tutaj jakaś, to na pewno nie miejscowa. No i jednak jeszcze wyżej to jest. Chyba są najbardziej strome. No i ogólnie te schody jadą do takiego wysoko położonego osiedla. Spokojne miejsce, że można sobie usiąść między jednymi schodami a drugimi. I taki przyjemny sklepik tutaj. Zaraz sobie wejdę, coś się napiję. No tutaj to widać, jak to daleko jest i wysoko. I to gdzieś pomiędzy jednymi schodami a drugimi. A to jeszcze wyżej jedzie. Pełno jakichś knajp, trochę pod turystów, no może i nie pod turystów, po prostu takich zagranicznych, jakieś hiszpańskie, libańskie, angielskie. Tutaj angielski pub i oczywiście w środku siedzą sami, tu się jedzie tymi schodami, można zaglądać do środka, do restauracji, ludziom, do kieliszków, co tam piją. Mało lokalny, Stella Artois. Znowu pub. To jeszcze nie koniec. Jakby ktoś tak miał zasuwać piechotą w upale, to ja bym nie zazdrościł. Co ciekawe, w
pewnych porach dnia, chyba rano, te schody jadą w dół, a nie w górę. Czyli jeśli ktoś musi dostać się tu pod górę, to ma lipę. To mniej więcej schody takie strome i tam jakaś kobieta się męczy właśnie. Tutaj jest taki przesmyk między blokami i piękny widok na centrum miasta i te wieżowce. To jest taki niesamowity system różnych przejść i chodników z góry w dół. Absolutnie fantastyczne miejsce. A tutaj jest wejście do ogrodu zoologicznego i botanicznego. Się z góry schodzi przez parczek różnymi stromymi ścieżkami i potem takim chodnikiem wchodzi się do zoo. A tutaj jakiś akwedukt, od razu widać, że przez Anglików budowany. Tu jest ogród zoologiczny i małpy dają czadu. Siemano. No, w taką pogodę to nie chciałbym być małpą w zoo. Też wydają się zadowolone z siebie. To targowisko nazywa się Ladies Market. Jest pomyślane głównie dla kobiet. Są tu różne bibeloty, biżuteria i takie inne, ale też pełno małych restauracyjek. Takiego szaszłyka kupiłem za dolara. Tutaj można sobie wybrać, którego się chce zjeść albo którą rybę i pan na poczekaniu robi. Chińczycy mają obsesję na punkcie świeżego jedzenia, więc najlepiej jak jest zabite prosto przed zjedzeniem. Tutaj moje pierożki z seafoodem się robią. Tak to wygląda mój lokal. To są te pierożki, które przed chwilą oglądałem. Te ciemniejsze są z owocami morza, a te są z mięsem, chyba z wieprzowiną, ale też tak rybą podjeżdżają. Chyba jakimś sosem rybnym polane. Do tego dodałem sosu chili. Porcja takich kosztuje
za te z wodzami morza 15 dolarów, czyli 1,5 funta, a za te 6 sztuk 2 funty. A tutaj pale bambusowe przywieźli i będą coś budować, chyba rusztowanie. Rusztowanie robi się tu z bambusa, a nie z metalu. Jestem w podziemiach słynnego budynku HSBC w Hongkongu. Nie byłoby tu nic nadzwyczajnego, bo gdyby nie to, patrząc do góry, widać cały budynek od dołu. Dół budynku jest oszklony. Tak to wygląda. Tutaj jest stolik reklamujący Falun Gong, zwolennicy Falun Gong, a tutaj obok są przeciwnicy Falun Gong, demonstrują przeciwko tym. I tutaj mają zdjęcie ich przywódcy Falun Gong przekreślonego i jako diabła go pokazują. Tutaj kolejna pikieta Falun Gong i wzywają do pociągnięcia do odpowiedzialności Jiang Zemina. Chyba dzisiaj jest jakiś dzień Falun Gong. Dziękuję za odwiedzenie mojego kanału i zapraszam do obejrzenia innych odcinków. Zachęcam do subskrypcji. Pamiętajcie, żeby kliknąć na ten dzwoneczek obok przycisku subskrypcja. Wtedy będziecie otrzymywać powiadomienia o nowościach na tym kanale. Do zobaczenia.